Dzisiaj i, i jako CFO przede wszystkim ze względu na częste zmiany jesteśmy zobligowani do, do, do dostarczania informacji w krótkim okresie czasu, ale także do digitalizacji wszystkich procesów, automatyzacyjnych, wszystkich procesów informatycznych związanych z finansami w organizacji. I to też tutaj na tym naszym wspólnym spotkaniu widać, czyli przyspieszamy decyzje, mamy krótsze okresy jak gdyby, analizy informacji i digitalizujemy przepływ informacyjny. Co się zmieni? No na pewno trzeba uwzględnić, że w zasadzie ten przysłowiowy księgowy powinien być po części informatykiem, czyli rozumieć systemy informatyczne, bo on będzie chciał, potrzebował rozumieć z konsultantami, aby poprawić koszty. Administracyjne związane chociażby z zwykłym prowadzeniem finansów w organizacji. Na pewno w tym okresie, co się zmieniło już mocno po samym covid to jest fakt pracy zdalnej. I to już jest fakt dzisiaj, i wiemy, że nie możemy wrócić już do modelu przed COVID-em. I ta umiejętność pracy zdalnej i bezpośrednio w biurze. Ma wpływ na to, jak pracujemy, jak pracujemy jako team. Dużo dzisiaj było też powiedziane o tak zwanym mindsetzie, dużo było powiedziane także o takim komitmencie co do celu, co do wyników. Trudno będzie to zachować, albo ta sytuacja, że pracujemy dzisiaj z domu i z biura, wymaga od nas innej formy współpracy z kolegami, albo aby ten komitment wypracować i dotrzymać. No, raczej bym powiedziała partnerami, czy z partnerami, myślę, że to yy, raczej nie, no bo yy, uważam, że powinni się wzajemnie ze sobą wspierać. I jeżeli mówimy o pewnym spanning partnerze, czyli jeżeli mówimy o pewnym, pewnym konflikcie interesu, to powinno się to na niego patrzeć jako na formę, yy, która pozwoli lepiej podjąć decyzję i, i pozwoli popchnąć organizację w lepszym kierunku niż czymś, co, co blokuje tą organizację w rozwoju. Dlaczego warto wziąć udział? Myślę, że, że forum jak gdyby próbuje albo chce pokazywać i doświadczenia z różnych firm, i zakładów produkcyjnych, ale także pokazuje nowe trendy. Czyli mamy tutaj organizacje, które mówią, my już widzimy, że w przyszłości będzie potrzebne to i już dzisiaj chcemy jako Polska, jako kraj pokazywać, że takie rozwiązanie mamy. To jest ciekawe.